Siema, siema, zapraszam na sklep Genesis, link macie w opisie. Tam z kodem PLAGA dostaniecie 10% rabatu na wszystko, co chcecie sobie kupić. Myszki, klawiatury i różne takie. Sprawdzajcie, link w opisie. I przy okazji dziękuję wszystkim aktywnym wspieraczom za wspieranie kanału. I pełna lista wyświetla się właśnie na ekranie. Dziękuję za pomoc, dzięki. O cholera! Ja pierdzielę, wpierdzielił się jakiś gościu we mnie, motorem! Tak, my to ścigaliśmy. Z panem wszystko w porządku? O nie, jak nie ma medyka? Jak nie ma medyka, to stracę laptopa. O nie, jak nie ma medyka, to po mnie. O nie. Kto to tam postawił w ogóle? Kto tam postawił butle? Ja nie mogę. Wow. Mam nadzieję, że jest jakiś medyk, chociaż jeden bidulek. Kurde. Ajajajajaj. Piękny lot był, no i cóż, no cóż. Ajajajajaj. Jedzie! Wow. Dobra. Opis. Cały w siniakach. Gdzie on pojechał? Medyk, wróć. O nie, medyk tutaj. On chyba mnie znalazł, tylko że wiecie, na jego ekranie jestem gdzie indziej czy coś. Nie będę odgrywał, że spłonąłem w wypadku, tylko wypadłem z auta, wiecie o co chodzi. Tutaj? Tu. O nie, on mnie chyba nie znajdzie. O jestem. O, znalazł mnie. Ktoś rzucił klipa, jak się rozbiłem. O ja, pięknie. O cholera! Jo! Tak, już myślałem, że mnie pan nie znajdziesz, tak widziałem pana kątem oka, jak pan biega tam, to mówię, o gdzie? Co się wydarzyło przy pana? Wypadłem z zakrętu i ta buchla wybuchła i wyrzuciłem z auta i wylądowałem tu w krzakach. Panie, co pan? No, poważnie. Grubo. Pa, ale mi kurde krew pleci z ręki, panie, pomóż pan. Ała, chyba będzie do szycia. Gdzie jest moje auto w ogóle? Ile tu jest butli obok wszystkiego? Powinno zapiec trochę. O cholera, zapiekło jak pieron. Ała. Czy pana jeszcze boli? Wszystko mnie boli trochę jakby, ale chyba nic mi nie jest poza tym takiego. Nie rusza, ja przyniosę nosze, bo to nie wiadomo. Cholera wie, nie? Wziął pan taksówkę? Ja skręcałem w lewo, cholera, no. Wypadł trochę, wie pan? Dobra. Motor rozpierdolony, fajnie. Siaj pan, zabiorę pana na karetkę. Do szpitala pan jedzie. Szybko. Ale na to pan nie bierze pieniędzy, bo na policję idziemy. Ale zajebał pięknie. O kurde. O cholera. Kurde. O kurwa, ale przypierdziel. Jak mistrz przywalił, no jak mistrz. Ojej. To już trafił na dobrego taksówkarza, co go zabierze do szpitala. Dzięki. A nie za co, zdrowia. No, muszę jechać wymienić taksę, bo się trochę rozpadło. XD. No gdzie się zatrzymujesz? Jaki gość? Czemu on się zatrzymał? Teraz se pojechał nagle. No centralnie się wziął i zatrzymał na chwilę, a teraz spierdala.
Co za gość? Co za złamasz? Zobaczył mnie i mi zahamował przed tym, przed autem. No ale zwiał, no tak, zwiał to, niech się buja. Tak jest, no. Dobra, śmieciarka odpalona, ktoś do mnie dzwoni, uwaga. Halo? Привет, jeździ pan teraz na taksówce? O, siaruski, akurat śmieciarką jadę teraz, bo mam przerwę, mam w taksie, a co tam potrzeba? O nie, mały kurc by mi się przydał. I dobra, a gdzie pan jesteś? Wie pan, gdzie jest plac budowy obok tego radia? Jest, wiem gdzie jest. O, no to ja tam mogę poczekać. Trochę niekonwencjonalnie będzie, bo mam auto takie trochę mniej służbowe, bo testuję nowe, ale ten, podjadę, ta. Dobra, tak nie ma problemu. Super, będzie KHL szybko na pewno. KHL-OS-22-77, no to topka znów moja 10 zł. Kurwa, jak to pali gumę. Widzieliście to? Ta topka znowu twoja chyba będzie zaraz. Ta, dobra, Ruski się nie obrazi, on jest swój chłop. Stanisław, jak podjadę po niego śmieciarką, to on powie, siema, co tam, wszystko spoko. Śmieciarka zapitala srogo. Teraz sprawdzimy V-Maxy. Pewnie V-Maxa nie ma jakiegoś złowieszczego, ale przyspieszenie do setki ma hardkorowe. Co ja gadam, już 200 zasuwa. Śmieciarka 215, śmieciarka 220, śmieciarką. No, no, Stanisław będzie w szoku, nie? Powiem mu, że tu wmontowałem drugi silnik do tyłu, a od znajomego pożyczyłem śmieciareczkę. 240 jedziemy, goście. To jest tu po lewej stronie, cholera. No. Trochę dookoła chyba pojadę. Troszeczkę dookoła, no ale przynajmniej będę. To jest to, co się liczy. Jak ja tą śmieciarką jestem w stanie uciec z policji. Na autostradzie przynajmniej już 250. Ciekawe jak hamowanie. No, tu jest bardziej problematycznie już, no nie. Ale drifty można urządzać tą śmieciarką normalnie. Normalnie. Pech, tak chciał. No, naprawdę. No. Tu akurat obok niosa jest. O, no i super. Pasy mile widziane. No właśnie złapił, właśnie widzę tu prędkość upłynę na zegara. No, rozpędza się ta auto rzeczywiście, no. Mam drobne zmiany na gaźniku były. Troszeczkę też mieszankę zmieniliśmy. No i rzeczywiście sunie nawet nieźle bym powiedział, no. Tu jedzie szybciej niż mój dłoń zaraz. No wyjedziemy na jakąś lepszą drogę. Dobra, nie ma problemu. Nie fakturę czy numer konta? Może być numer konta 497. Co jest? No tu jak dojedziemy na miejscu, to pan sobie zobaczy, ile ma pan na koncie. A potem jak pan przyszli, pan sobie potem sprawdzi, ile dostał. Dobra, dobra. No widzę, że 240 wykręciliśmy. Niezły wynik. Tu na tej drodze, tu jechał 280. Ach, panie, są większe problemy. No i trochę waży, nie? Trochę waży. Tylko waży. Ale driftować się teraz da nią. Widzi pan? Normalnie mieli tyłem. Uho, tu jakaś przerobiona. Ta, mocno przerobiona, no. Musimy popracować nad hamulcami chyba, jakieś brembosy dorzucimy, bo no, jak widać, te fabryczne nie wyrabiają przy takich mocy, no. No, trochę nie wyrabiają, to prawda. Bardziej bokiem trzeba chyba wjeżdżać. Dobra. O, chyba tu, musi zobaczy tu wystarczy. Pan, ile ma pan na koncie teraz. O, widzę, ile mam, tak. Dobra, numer konta 497, tak? 497. Dobra, sprawdził pan. O, cholera! 3000 dolarów to jest naprawdę dobra kwota za taki kurs. Ja dam 2,5. 2,5? A, 2,5. Dziękuję bardzo, dobry napiwek. Odepnę płasy i miłego dnia. Przepraszam za turbulencję, ale pierwszy raz tym autem jadę. No, to chyba pozaczepiam policjantów teraz. Gdybym uciekł policji śmieciarką, to by był mega brech. Nie wiem, czy to jest do zrobienia. Wow, jak tu stoją ładnie, jakby się w nich wpierdzielić. Ojejciu. Ojejciu. Policji w ogóle nie ma. Jakby. Drifty śmieciareczką. Jak to trąbi ładnie. Co jest, kurwa, do kogo ty trzymasz? Co jest grane? Anuk KROLUS 2277 wybacz, te 8 zł i 13 groszy. Dziękuję za donate. To jak on tam stał się gapił, o co chodzi? O cholera.
O, pościg tutaj jest. To nieźle trafiłem. No nie chciałem, niechcący, no. Niechcący. Będzie zaraz. Ej, ktoś nas wyprzedza od lewej. My ten motor też wyprzedza, no. Gła! Ten co zrobił? Jebany! Oła! O cholera, o cholera! Ła! Ja pierdzielę, wpierdzielił się jakiś gościu we mnie, motorem! A. Tak, my to ścigaliśmy. Oła! A jajciu! Z panem wszystko w porządku? Nie wiem, proszę pana. O cholera, chyba ta, trochę się pobijałem. Wow! Jak się we mnie wpierdolił! Co? O kurwa! Pomocy! Ja chciałem tylko przejechać! Halo! Ale pierdolno! O chuj! O mordę! Dzień dobry, proszę pana. 219 na Miramoto z tej strony. Jest pani w stanie wyjść z pojazdu samodzielnie? Myślę, że tak. Tylko pani da chwilę, muszę złapać oddech, bo... Co się w ogóle stało? Jechałem spokojnie autostradą, widziałem jakieś syreny, ale nagle z przeciwnego pasa we mnie motor wjechał. Wow! Pomocy! Kto to krzyczy? Nie wiem nawet. Halo, pomocy! Ojejcie. Gdzieś pan jest? Halo. Z tej strony może wysiądę, jak się uda. Znalazłem. O, cholera. Ale jaja. Pokaże się pan. No, pas miałem zapięty, to dobrze. Halo? Ja, ty na autorze to jakiś świr chyba. Co tak długo mnie szukacie? O cholera. O, dobrze, że kurtyny tu jest w tym aucie sportowe, wie pan. Czemu go nie liście? Jejciu. Tutaj widzę, że u pana, przynajmniej na mój, w moje oko, gdzie widać, że to jest poważnego, chce pan, też by się panu IMS wezwali? No, nie, no, nie ja wiem, parę się martwię, jak ja do domu dojadę, tu auto całkiem rozwalone przecież. Aż tak ten motor panu zadowolował? Nie, ja wpadłem tu w tego stopera od razu. Tak. On tu wyjechał ledwo co i ja prosto w tego stopera. Jejuś. Gdzie ten motor jest w ogóle? Motor tam. Chyba gorzej wygląda ode mnie. GS, co panu wezwać? Ale mi się... Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo oni to liczą strasznie dużo. Nie, przestali już liczyć. Tak? Teraz 200 dolarów nie liczą. Tak myśli pan? Mhm, ja byłem 3 razy i całe zawieszenie kosztowało mi 200 dolarów. O! No nie wiem, czy tu nie będzie kasacja, widzi pan, co się stało z przodu. Oni są cudotwórcy są. I wciągnął wargę lewą po prostu, tak. Czy pan tutaj kierowca potrzebuje medyka, bo jest w drodze w razie czego? No powiem panu, jestem delikatnie poobijany, ale jak przyjedzie, to w sumie może powiem zobaczyć, panu, tak, no. Tu się panu należy i medal, i mandat. Co tu się stało? Tu jakiś pościg? To był pościg, a pan ze ścieżarmenie tak wpierdolił tego motocyklistę. To on we mnie wjechał. Że z jednej strony medal za pomoc policji, a z drugiej strony mandat za spowodowanie poważnego wypadku. Ale także moim zdaniem wychodzi na zero. To on wjechał we mnie z tamtego pasa przeciwległego. Chyba pod prąd jechał, czy coś. Właśnie. Bo on tu jechałem... akurat z prądem był. Chyba nie, powiem panu, że ja jechałem tu z prądem, tak? On nagle z przeciwległego wjechał mi w bok i mnie zderzył i wpadłem w tą barierkę. A to czyli... może usłyszał głos z nieba i się nawrócił i chciał jechać poprawnie, nie? Może, to on spowodował wypadek, nie ja. No ja tam byłem skupiony na tamtym panu, także panie kierowco, no nie pomogę, no. Cholera, kurde, już miałem zjeżdżać na bok. No ale to ewidentnie, ktoś będzie musiał za naprawę zapłacić. O, ja pierdzielę. To chyba już nie pojedzie, co? No, tak wygląda, jakby nie skręcało już nigdy w życiu. Ale z tyłu ucieknie? Ucieknie? Co on ucieknie? Oj, leci ojej. Jak... O kurde. Spojrzy pan. Chyba benzyna poleciała. Benzynka chyba leci. O nie! Poszedł bak jak nic. O, pani się wywróciła, na zdrowie. Karet! Tak. Co się teraz stało właśnie? Uwaga. Przepraszam. 00? Hmm? To już mogę się w sumie odłączyć z moim partnerem. Chyba nie potrzeba nas sobie takiego. Tak, odłączcie się już. Dobra. Dobra. Nie zauważyli, że ich wyprzedziłem bez kitu.
Gdzie ten gościu z motora jest w ogóle? Dobra, no to jemy się w drodze. O kurwa, jak on wystrzelił. Coś gościu z tego motoru. Pan Buffett ma. O chuj. Gość z motoru? Gość z motoru to wsiąkł po prostu, wsiąkł. Ja pierdzielę. Ale jazda. No dalej się leje. Czy robotę poważną do zrobienia? Ja trójkę po pushidach. Bo my to tym helikopterem nie zabierzemy go, a to potrzeba, żeby ktoś pojechał z tym zatrzymanym na szpital, to jest, nie? Explorer jeszcze jest. A ja muszę poważną, że też poważną, bo na trójkę jest już. I kierowcy, a panu mechanika spróbować wezwać? Wyzywał ktoś już? Ale nie, ja nie wzywałem na pewno. Wezwać panu, czy... Jak ma pan do nich kontakt, to pan zapyta, no czy są wolni. Czy jak nie, to ja taksówkę sobie wezwę. To moment, to ja zapytam. Ja mam zniżkę pracowniczą, bo tak? Też jestem taksiarzem, no. Tak? Tak. Dobra, to ja pytam i mechaników, czy są. Dobra, jak nie ma, to sobie wezwę taksę. Sas do GSC. Będzie dupa, panie. Będzie dupa. No to dzwonię po taksę. Ja tu wezmę barierki z tego. No i poszło, zobaczymy, czy ktoś przyjmie. Cyk, wiadomo, żeby nie wjeżdżać tutaj. O, nikt mi drugiego boku nie zrekci całkiem. Duro cross, LSPD don't move, everybody move out. Everybody move out. To medyk jest na miejscu, panie kierowca, w razie czeka, jak potrzebuje, to tutaj zapraszam. Ten motocyklista to miał takiego pecha, że się w głowie nie mieści. Jaki będzie piękny shot z tego, chciałbym go zobaczyć. Skręcona kostka, kościu, ty już nie żyjesz. No nikt nie przyjął zlecenia. Chyba się będę musiał zabrać z medykiem czy coś. Nie, mi się chyba nic nie stało, wie pan. Wszystkie poduchy wystrzeliły jak trzeba. Trochę jestem poobijany, ale czuję się dobrze. No na pewno nie w pełni zdrowia się czuję, bo tak, mam parę siniaków. A ubezpieczenie mam. No ale tutaj widzę, że pan ma parę dosłownie niegroźnych zadrapań, także... No. Da pan na przykład coś, nie wiem, na te... Mogę na ból coś dać. Rozluźnienie, bo trochę jestem spięty taki. Na rozluźnienie? Tak, powiem panu, że adrenalina mi skoczyła, jestem taki zestresowany teraz. Nie wiem, co tam pan może dać. Zestresowany? Tak, no powiem panu, fali mi serce. Skoczyła mi adrenalina, jestem taki, że mnie nosi po tym wypadku. Wie pan, jak to jest, no nie? To pan po prostu odpocznie, usiądzie sobie, uspokoi się pan. Tutaj nie ma sensu nic podawać na razie. Się po prostu uspokoi, głęboko oddycha. Pewnie bym się lepiej poczuł, no. Dobra, ja wrócę do tego, bo tamten jest bardziej poszkodowany. Ale zajebał. No karetce. Jocie. Ja se tak powoli jechałem, no nie? Tak powolutku, tym pasem, bez żadnego gwałtownego zmieniania, niczego. I on chyba chciał ściąć, że stamtąd zetnie do tego zjazdu. W ogóle taki miał plan, bo przeciął cały ten pas. I się wpierdolił prosto. Prosto we mnie się wpierdolił. No nie dał mi nic na rozluźnienie, chamior, no. Nie mam życia całego. Jocie. Halo! Możesz się zabrać do miasta z kimś? Bo taksa też nie odpowiada. Jeszcze raz się rządzi? Powiedz, że handlował narkotykami, ewentualnie jak już będzie silnie się nie przyznawał, to... Dobra. Żadnej gotówki obok niego nie widziałem ani żadnej. Dobra. Do miasta... podrzucimy obywatela jakoś? A wsiada pan. Się pan przeleci z nami, chodź pan. Wow! Tylko musisz się pan trzymać i zapiąć pasek. Dobra, zapnę pasek. A potem pana na linię zrzucimy. No, albo, naprawdę? Albo dobra. Bez liny. To pod taksy poproszę, bo ja tam pracę pod taksy, mam. Pod dobra. Nie ma problemu. To za pomoc w schwytaniu złoczyńcy na pewno się panu odwdzięczymy, chociaż tak. To niechcący był, no szkoda. Tak, bardzo dobrze. No. Już niech pan sobie nie umniejsza. Ja we mnie wpadł, no. Było bardzo dobrze. Pan tu pewnie koryta z życia chciał zrobić, a ty jak ten... Ja na już hamowałem, żeby wam miejsce zrobić, bo widziałem z tyłu lampy, no nie? A no. Ten jak mi przypierdzielił. No dawca, no. Motocykle no, jeździ, no dawca. Jak każdy inny. To gdzie by tu zaparkować? Na ulicy. A na środku? Na linię zjadę, panie. Tam dach mamy, drabinę. O, chłopakom się pochwalę, pewnie będą zazdrościć. No, gdzie tu ta lina jest? Pan poczeka, pan jeszcze się nie odpina. A, dobra. A jeszcze coś różnia. Stań, nie ruszaj się tu helikoptera. Tam z dachu jest zejście, jakby coś tu po lewej, nie? Nie, dobra. Tutaj. Egzamin, szkolenie jest, dobra. Tutaj musimy wyzwanie. Wysiadam, dziękuję. O, gdzie ma liny? Ja, gdzie ta lina jest? Panie, liny zapomniałeś wyciągnąć. Oj, nie było wysoko, nic mi się nie stało.
O Jezu, dziękuję za podwózkę. Dziękujemy. Taxi Jeff, polecam się. Cześć, cześć. No i nie było wysoko, nie mogłem się powstrzymać po prostu, żeby nie skoczyć. Zapierdzieliło to ogrodzenie. Ojojoj, prawdziwy komandos, nie? Prawdziwy komandos. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Taki jest Jeff już, no nie? Taki już jest chłopak.